Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Bym powiedział tak, że 25 lat spółki polskiej na giełdzie warszawskiej, to jest dużo, bo trzeba pamiętać o tym, że giełda warszawska ruszyła w roku 1991, więc pewnie byliśmy może nie jedną z pierwszych, ale jedną z pierwszych firm, która zadebiutowała na giełdzie warszawskiej. Nasz debiut na giełdzie warszawskiej był konsekwencją procesu prywatyzacji, który był w roku 1994 fabryki kuchni we Wronkach, kiedy to w tym przetargu wystartowaliśmy wspólnie z bankiem handlowym i mieliśmy wtedy za konkurencję wielkie koncerny międzynarodowe. I dzięki bardzo dobrze opracowanemu i bardzo dużemu programowi inwestycyjnemu, który zapewniał nowe miejsce pracy, pewnie żeśmy ten przetarg wygrali. A konsekwencją tego było wejście na giełdę, gdyż konieczne były pozyskanie środków finansowych, żeby te nasze zobowiązania, te nasze obietnice zrealizować. W wyniku tego zostało zainwestowane nie 200 milionów złotych, jak żeśmy się zobowiązali, ale pewnie 600 albo 700 w ciągu najbliższych lat, w latach 95-2000. Wybudowaliśmy nową fabrykę lodówek, nową fabrykę pralek. Uruchomiliśmy produkcję w tych fabrykach i wszystko toczyło się jak zaplanowane. Natomiast nastąpił w roku 2008-2009 wielki kryzys finansowy spowodowany przez bankructwo Lehman Brothers. Konsekwencją tego był wielki kryzys finansowy w Rosji, a Rosja wtedy była jednym z głównych naszych rynków. Około 40%, niecałe 40% naszej sprzedaży szło w tym kierunku. No i znaleźliśmy się wtedy w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, gdyż jeszcze musieliśmy spłacać ogromne kredyty inwestycyjne, a tymczasem rynki się załamały. I wtedy podjęliśmy bardzo, bardzo bolesną dla nas decyzję rozstania się z tymi fabrykami po to, żeby uratować płynność po prostu. I sprzedaliśmy te fabryki koncernowi międzynarodowemu i zmieniliśmy nasz model biznesu. Ten model biznesu poszedł w takim kierunku, że produkowaliśmy i produkujemy w tej chwili w Polsce, we Wronkach, produkujemy tylko sprzęt kuchenny, a resztę, lodówki, kuchnie, lodówki, zmywarki, pralki, importujemy z Dalekiego Wschodu albo z Turcji. Ten model biznesu został przez nas, że tak powiem, doskonale dopracowany, bo druga dekada tego wieku to jest złota dekada Amiki. Amika się rozwinęła bardzo dynamicznie, Amika zarabiała duże pieniądze, Amika wypłacała dywidendy naszym akcjonariuszom, z których zapewne są zadowoleni. I byłoby dalej, tak, gdyby oczywiście nie zdarzyły się znowu rzeczy, które nikt z nas nie oczekiwał, jak najpierw COVID, a potem wojna w Ukrainie. COVID żeśmy przeszli jeszcze zupełnie dobrze, bardzo dobrze pracował zarząd, załoga świetnie pracowała w tym okresie. Natomiast już pod koniec zeszłego roku już było widać, że konsekwencje COVID-u, szczególnie w zakresie ciągów zaopatrzeniowych, będą nam sprawiać wielkie problemy. Wzrost cen na rynkach surowcowych będzie kolejnym etapem, a gwoździem do trumny była wojna w Ukrainie w 2024, kiedy to która to ma ogromny wpływ na inflację, na recesję, nie tylko przecież w Europie Wschodniej, ale także w całej Europie, w całym świecie. I dlatego ten rok jest jednym z najgorszych w naszej historii. Szkoda, że jest to rok jubileuszu, ale jubileusze są, jubileusze przechodzą i zaczynamy 26 rok, który będzie na pewno lepszy naszej obecności na giełdzie. Jesteśmy przekonani, że z tymi wyzwaniami
damy sobie radę. My jesteśmy dzisiaj bardzo mocno zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o rynki. Nie ma już żadnego rynku, który ma większą wagę niż 10%, niż 12%. Jest rynek polski, który ma 25%, ale rynki pozostałe, to jest 75% naszej sprzedaży, to są różne rynki. Ja jestem przekonany, że damy sobie radę z tym i że będziemy powoli w przyszłym roku wychodzić i Amica będzie miała znowu przed sobą 25 lat świetnych. Ja myślę, że oczywiście trudno już mówić o 25 latach, bo jednak rzeczywistość przyspieszyła. Rzeczywistość jest dzisiaj zupełnie inna niż była 20 lat temu, także bo zmieniły się metody komunikacyjne. Jest niesamowity wpływ internetu na to, jak żyjemy dzisiaj, jak produkujemy dzisiaj, jak sprzedajemy dzisiaj. Takiej sytuacji nie było 25 lat temu. Poza tym powstały pewne nierównowagi czy niepewności. Jest duża niepewność polityczna, która się wiąże z potencjalnym konfliktem Stanów Zjednoczonych z Chinami. Nasz model biznesu w tej chwili się opiera o sursowanie z Chin prawie 50% naszego obrotu. Więc pewnie dzisiaj bym się nie odważył powiedzieć, jak będziemy wyglądać za 25 lat, ale jedno mogę powiedzieć, że w najbliższych latach bardzo skoncentrujemy się na markach. Posiadamy dobre marki, posiadamy markę Amica, posiadamy w Skandynawii markę Gram. Od niedawna posiadamy międzynarodową markę Fagor, która jest nie tylko w Hiszpanii, ale także w Francji, Portugalii i w innych krajach. Myślę, że no i też czekamy na pewne ustabilizowanie się sytuacji, tak? Sytuacja na rynkach surowcowych wydaje się stabilizować, aczkolwiek wiemy doskonale, że jakieś niespodziewane wydarzenia polityczne mogą to zmienić. Więc działamy w warunkach wielkiej niepewności. Myślę, że jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie powiedzieć, co będziemy robić w ciągu najbliższych 3 lat, może 4 lat. Tak jak mówiłem, chcemy jeszcze bardziej dywersyfikować, chcemy wejść na rynek amerykański. Natomiast 25 lat to jest inne 25 lat niż to, które minęło. To jest tak, jakby to było 50 lat. Partnerem programu była spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.